Powoli będziemy zaczynać. Dobry wieczór Państwu. Wybiła godzina 19, więc chciałabym się przywitać z Państwem. Ja nazywam się Katarzyna Świeca, jestem anglistką oraz psychologiem z wykształcenia i dzisiaj w imieniu wydawnictwa Pearson chciałabym Państwa przywitać na pierwszym z trzech odcinków cyklu Akcja Komunikacja, w którym przyjrzymy się temu, jak przebiega komunikacja między ludźmi, na co warto zwracać uwagę, co nam może w tej komunikacji przeszkadzać, a co może nam pomagać. I już dzisiaj zapraszam Państwa na drugi odcinek, który odbędzie się w przyszłą środę, również o godzinie 19:00 i tam przyjrzymy się komunikacji z dziećmi oraz z młodzieżą. Oraz na trzeci odcinek, który odbędzie się za 2 tygodnie, czyli 10 listopada, również o godzinie 19:00. I podczas trzeciego odcinka przyjrzymy się temu, jak komunikować się z innymi osobami, z którymi współpracujemy zawodowo w przestrzeni szkolnej, czyli z rodzicami, z kolegami, koleżankami z grona nauczycielskiego, z dyrekcją. I postaram się Państwu podpowiedzieć, jak te komunikacje usprawniać, udoskonalać, na co zwracać uwagę, żeby ona była dla nas bardziej satysfakcjonująca. Mam jeszcze kilka informacji technicznych. Certyfikaty będą wysyłane do uczestników sesji po zakończeniu cyklu, czyli po 10 listopada. I już zapraszam Państwa na drugą część tego cyklu, który przygotowaliśmy w wydawnictwie Pearson. Drugą część poprowadzi Ania Abramczyk i ona z kolei będzie Państwa wdrażała w to, czym jest nauczanie kooperatywne i na czym polega uczenie się kooperatywne. I kolejne 4 środy, począwszy od 17 listopada, spędzicie Państwo z Anią Abramczyk. Ci z Państwa, którzy są tym tematem zainteresowani, ja już serdecznie zapraszam w imieniu Ani Abramczyk na te kolejne 4 odcinki. A teraz już zajmijmy się komunikacją. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony ogólnie komunikacji, temu, co nam w niej pomaga i przeszkadza. A więc zajmiemy się przede wszystkim tym, jakie mamy rodzaje komunikacji, pokrótce, żeby wprowadzić nas w temat. Później będę chciała Państwu opowiedzieć o pewnych wybranych przeze mnie subiektywnie barierach komunikacyjnych, które z mojego punktu widzenia są dość istotne, natomiast w życiu codziennym często nie zwracamy na nie uwagi, albo je pomijamy, albo nie mamy do nich dostępu. Więc będę chciała z Państwem porozmawiać trochę o emocjach i roli w komunikacji, o potrzebach i dlaczego są ważne w komunikowaniu się, o tym, czym jest oszczędność poznawcza, a więc jakie figle oraz triki może płatać nam nasza głowa w sytuacjach komunikacyjnych i w relacjach. Na co mamy wpływ, jeśli chodzi o intencje oraz interpretacje komunikacji, a później na koniec przyjrzymy się sprzymierzeńcom komunikacji, czyli temu, co jeśli napotykamy na jakieś bariery komunikacyjne i jesteśmy ich świadomi, może nam pomóc lepiej sobie w sytuacjach komunikacyjnych poradzić, tak żebyśmy się mogli porozumieć albo nawiązać dialog z tymi, z którymi chcielibyśmy ten dialog nawiązać i jakąś relację zbudować. Zacznijmy od tego, czym jest komunikacja. Komunikacja tak naprawdę to jest każdy proces interakcji albo wymiany poglądów, którego celem jest budowanie zrozumienia. Na pewno wszyscy z Państwa, ponieważ jesteśmy językowcami, mamy świadomość tego, że komunikacja może mieć charakter werbalny i niewerbalny, może być ustna, może być pisemna, może przebiegać bezpośrednio w kontakcie z drugim człowiekiem albo za pomocą różnych nowych technologii, które mamy w tej chwili dostępne. Natomiast bez względu na to, jak się odbywa, to zawsze służy temu, żeby w jakiś sposób nawiązać dialog, zbudować porozumienie, zbudować relacje. Bez komunikacji tak naprawdę
nie ma relacji i też trudno nam jest zbudować nasze wyobrażenie o nas samych, o innych ludziach i o świecie, ponieważ to dzięki słowom, dzięki temu, co słyszymy, dzięki temu, co czytamy, czego dowiadujemy się od innych ludzi, co sami nazywamy, budujemy swój obraz świata, a więc budujemy go poprzez komunikację z innymi ludźmi. A komunikacja pomaga nam w budowaniu relacji. Jesteśmy istotami społecznymi. Bez relacji trudno byłoby nam funkcjonować, więc pełni ona również funkcję społeczną. Z punktu widzenia teorii komunikacyjnej porozumienia bez przemocy mamy kilka filarów komunikacji, o których warto pamiętać albo których warto być świadomym. I do tych filarów komunikacji zaliczamy na przykład sposób, w jaki mówimy, a więc styl mówienia, ton głosu, tempo mówienia, to, czy mówimy głośno, czy cicho, czy mówimy wyraźnie, czy niewyraźnie, czy na przykład w związku z tym, że towarzyszy nam duży stres, mówimy na bardzo płytkim i krótkim oddechu, i to też słychać, mimo że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy. Na pewno ważnym elementem i filarem w komunikacji jest również motywacja, a więc dlaczego, w jakim celu chcemy się z kimś porozumieć, dlaczego chcemy z nim nawiązać dialog i co nas popycha do tego, żeby ten dialog nawiązywać. Kolejny filar to słuchanie, czyli bycie uważnym obserwatorem i aktywnym uczestnikiem komunikacji, nawet jeżeli zajmujemy się tylko odbiorem, a nie nadawaniem. Czyli raczej podążanie za tym, co ktoś do nas mówi, niż przygotowywanie sobie w głowie swoich treści, żeby na ten komunikat jakoś odpowiedzieć. Oraz świadoma obecność, a więc bycie w kontakcie z drugą osobą, zainteresowanie tą osobą, zaciekawienie, próbowanie poszerzania swojej perspektywy na to, co słyszymy. Nie fiksowanie się na jakichś poszczególnych informacjach, które na przykład są zgodne z naszym wyobrażeniem o tym, co dana osoba chciałaby nam przekazać, bo to zawęża naszą perspektywę i czasami trudno nam się jest wtedy porozumieć. No i mamy ten bardzo szeroki, bo on w różnych modelach komunikacyjnych, to jest między 70 a 80% naszej komunikacji, przebiega w sferze niewerbalnej, a więc poprzez to, jak się zachowujemy, jaką mamy mimikę twarzy, jak gestykulujemy, w co jesteśmy ubrani, różnego typu wysyłamy informacje do świata. I definicja komunikacji niewerbalnej to wszelkie komunikaty, które przekazywane są za pomocą mowy ciała oraz poprzez otoczenie i przedmioty związane z nami jako nadawcami komunikatu. Nie decydujemy, kiedy zachodzi. To jest, myślę, ważna informacja, ponieważ tak się składa, że my jako ludzie to bardzo lubimy mieć takie poczucie kontroli nad tym, co robimy i jak się prezentujemy. Natomiast nie na wszystko mamy wpływ i warto sobie to gdzieś tam w głowie zaakceptować i to polubić, bo komunikacja niewerbalna zachodzi przez cały czas. Czy mamy na to ochotę, czy nie, czy chcemy, czy nie chcemy, czy decydujemy, czy nie decydujemy, ona po prostu jest częścią naszego funkcjonowania w przestrzeni społecznej. Mamy wpływ na intencję, którą chcemy przekazać, a więc możemy na przykład poprzez swój strój, poprzez mimikę twarzy, poprzez gestykulację, poprzez przedmioty, którymi się otaczamy, przekazywać jakieś treści. Natomiast nie mamy wpływu na to, jak te treści zostaną zinterpretowane przez drugą osobę, czyli przez odbiorcę naszych komunikatów. Jeśli chodzi o typy przekazu, to na przykład będzie wygląd fizyczny i pierwsze wrażenie. I tutaj przy tym pierwszym wrażeniu na moment się zatrzymam, bo ja kiedyś miałam takie ograniczenie, jako osoba w komunikacji, że to pierwsze wrażenie czasami mnie do tej komunikacji zachęcało bądź zniechęcało, ponieważ budziło we mnie wrażenie osoby po raz pierwszy spotkanej, jakieś emocje i albo mnie to pozytywnie nastrajało, albo negatywnie, budowało to we mnie jakieś wyobrażenie, czy ta osoba będzie łatwa bądź trudna w kontakcie. Tymczasem czasami to pierwsze wrażenie okazywało się złudne i mylne, bo w kontakcie dalszym okazywało się, że ktoś, kto na przykład wydawał mi się być nieprzystępny albo taki, że będzie trudny w rozmowie, wcale taki nie był i ten kontakt był bardzo przyjemny.
Więc warto na takie rzeczy również zwracać uwagę. W komunikacji niewerbalnej ważna będzie mowa ciała, gesty, mimika, kontakt wzrokowy. Ja osobiście bardzo zazdroszczę osobom, które potrafią w komunikacji na przykład zachować twarz pokerzysty, bo w niektórych sytuacjach jest to fajne, nie pokazywać, jakie emocje nam towarzyszą i jak reagujemy na daną sytuację. No mnie niestety taka umiejętność nie jest dana, ja należę do tych osób, które są bardzo czytelne. Robię dużo min, dużo gestykuluję, w związku z czym łatwo jest zinterpretować to, jak ja się mam w różnych sytuacjach i relacjach z ludźmi. W komunikacji niewerbalnej ważny jest też dotyk i nie myślę tutaj o takim dotyku, który jest dotykiem zarezerwowanym do jakichś sytuacji intymnych czy czułych, ale generalnie czasami ktoś, z kim chcemy się skomunikować albo ktoś, kto z nami chce się skomunikować, porozumieć, po prostu potrzebuje uściśnięcia dłoni, czasami potrzebuje poklepania po ramieniu, objęcia. To też są takie gesty, które mogą otwierać porozumienie, mogą otwierać nas na to, żeby ze sobą po prostu rozmawiać. Głos. No z głosem też mamy różnie. Wszystko zależy od wrażliwości. Są osoby, które na przykład mają dosyć wrażliwy zmysł słuchu i pewien tembr głosu, na przykład wysokie tony, będą dla nich drażniące. Jeśli mamy tego świadomość, możemy próbować w komunikacji zwracać uwagę na jakieś inne aspekty związane z osobą, z którą chcemy się porozumieć, żeby nie fiksować się, żeby nie skupiać się na tym, co może powodować barierę. Zakłócenia w komunikacji, bo na przykład ktoś ma drażniący głos. No nie mamy na to wpływu. Ta osoba prawdopodobnie też nie ma wpływu na to, że akurat taki ma głos, a sytuacja wymaga tego, żebyśmy się jakoś porozumiewali. Ważny jest również czas i przestrzeń w komunikacji niewerbalnej i nie chodzi tutaj tylko o otoczenie w takim sensie, że ja stwarzam jakieś warunki, albo stwarzam jakieś pozory, które mają coś zakomunikować innym, ale na przykład też o takie aspekty, że jeśli wiemy, że nie mamy czasu na to, żeby z kimś przeprowadzić rozmowę, która wydaje się być ważna, to warto szczerze i otwarcie o tym powiedzieć, że być może to nie jest odpowiedni moment i odpowiedni czas na to, żeby rozmawiać, tylko umówić się na jakiś inny termin, bo komunikacja niewerbalna typu spoglądanie nerwowo na zegarek albo na telefon też przekazuje odbiorcy, że no nie do końca jesteśmy z nim w tej rozmowie, tylko jesteśmy gdzieś indziej. Podobnie jest z przestrzenią. Jeżeli umawiamy się na rozmowę i ta rozmowa ma być satysfakcjonująca dla obu stron, to dobrze byłoby tak zaaranżować przestrzeń, w której mamy się spotkać, żeby ona była komfortowa, żeby nie było dodatkowych zakłóceń oprócz tego, co może się wydarzyć w relacji między nami. No więc takich przykładów z życia wziętych, mnie na przykład bardzo trudno rozmawiało się jako rodzicowi z wychowawcą bądź nauczycielem przedmiotu na korytarzu podczas dyżuru. Jako osoba empatyczna starałam się rozumieć, że no, takie są możliwości i taka jest konieczność, ale myślę, że ani ja, ani druga strona nie mieliśmy satysfakcji z tego spotkania, z tej rozmowy i może łatwiej by nam było po prostu umówić się w jakimś innym terminie, skoro nauczyciel, z którą chciałam porozmawiać, miał dyżur, a ja w sumie mogłabym to chyba przenieść w czasie, tylko że chyba wtedy nie przyszło mi to jeszcze do głowy, że mogłabym to w ten sposób załatwić. I teraz już, skoro powiedzieliśmy sobie troszkę o komunikacji, o filarach komunikacji oraz o tym, jakie aspekty komunikacji niewerbalnej pojawiają się w tej komunikacji i czy mamy na to wpływ, czy nie, to chciałabym się przyjrzeć barierom komunikacyjnym. Zacznijmy sobie od tego, czym taka bariera komunikacyjna jest. No, będzie to wszystko to, co nam będzie blokowało porozumiewanie się albo będzie utrudniało, czy też zakłócało przekazywanie informacji, przekazywanie tego, co chcielibyśmy przekazać innym i będzie ten przekaz utrudniony. I w pierwszej kolejności na mojej subiektywnej liście barier komunikacyjnych umieściłam emocje. Dlaczego akurat emocje? Myślę, że dlatego, że
na przestrzeni moich różnych doświadczeń, zarówno w sferze edukacji, uczenia, pracy z dziećmi, jak i teraz w tych doświadczeniach związanych z pracą psychologa, obserwuję zarówno u dzieci, jak i u dorosłych dużą trudność związaną z tematem emocji ogólnie. I chciałabym teraz z Państwem zacząć od takiego małego ćwiczenia. Poprosiłabym Państwa o zamknięcie oczu na 30 sekund i zastanowienie się nad tym, jak się teraz tutaj czujecie podczas tego webinarium, z jaką emocją bądź z jakimi emocjami przyszliście na to spotkanie. Nie będę prosiła o dzielenie się tym w czacie, natomiast za 30 sekund zadam Państwu pytanie, na które jeśli ktoś z Państwa będzie chciał odpowiedzieć w czacie, to będę bardzo wdzięczna, bo będzie to taki rodzaj wymiany informacji. No to spróbujmy zastanowić się, z jakimi emocjami przyszliśmy dzisiaj na to spotkanie. A teraz, jeśli już Państwo spróbowali dotrzeć do tego, jak się Państwo czują, to byłabym zainteresowana tym, czy było to łatwe, czy było to trudne. Czy łatwo było Państwu nazwać ten stan emocjonalny, w którym teraz jesteście, czy raczej było to trudne i trudno te emocje było rozpoznać? I mamy jak zwykle pełen wachlarz odpowiedzi. Dla części osób było łatwe, dla części osób było trudne. No tak właśnie w życiu jest. Widzę też, że tutaj pojawiły się takie komentarze jak, że za dużo jest emocji, albo że ciężki dzień miałam, albo że mój głos jest relaksujący, to bardzo się cieszę, że jest kojący, a nie powoduje jakichś rozdrażnień u Państwa. Natomiast po co zrobiłam to ćwiczenie? Ono właśnie pokazuje nam dorosłym, którzy już różne rzeczy potrafią rozpoznać i nazwać, jak trudno jest określić, jak się mamy. Tymczasem emocje są nam w życiu bardzo potrzebne. Świadomość tego, jak się czujemy i z jakimi emocjami znajdujemy się w różnych sytuacjach, w których jakoś powinniśmy się zachować i chcemy się na przykład z kimś albo z jakąś grupą porozumieć. Tymczasem temat emocji jest bardzo zaniedbywany. To wynika z różnych uwarunkowań. To wynika z uwarunkowań na przykład kulturowych, bo żyjemy w takiej kulturze, jesteśmy tak wychowywani, że dostajemy takie różne komunikaty, nie wiem, że dziewczynki nie powinny się złościć, bo złość szkodzi piękności, a chłopcy nie powinni płakać, czyli okazywać smutku albo tego, że ich coś boli, albo że coś stracili, bo to jest niemęskie. I tak troszkę jesteśmy programowani na to, żeby z częścią emocji nie mieć kontaktu, bo też w takim popularnym myśleniu mamy dobre emocje i złe emocje. Tymczasem wcale tak nie jest. Wszystkie emocje są nam potrzebne i one czemuś służą. Dla przypomnienia, ponieważ często mamy też kłopot z nazwaniem emocji, pozwoliłam sobie wykorzystać taki slajd, ściągę z 8 emocjami podstawowymi w jednym z modeli emocji w psychologii. I te 8 podstawowych emocji to jest wstręt, strach, złość, smutek, zaskoczenie, zaufanie, oczekiwanie i radość. Natomiast wszelkie inne emocje, mamy ich całą gamę i naprawdę istnieje mnóstwo słów na ich opisywanie. To jest jakaś mieszanka, to są jakieś kombinacje tych 8 podstawowych emocji. No i tak popularnie myśląc, to te emocje takie, które jakoś dopuszczamy do siebie albo dajemy sobie prawo do ich przeżywania, to będzie na pewno radość, oczekiwanie, zaufanie, czasem zaskoczenie, chociaż są osoby, które nie lubią niespodzianek, nie lubią być zaskakiwane i dla nich będzie to też trudna emocja.
Natomiast smutek, złość, strach, wstręt to są takie części nasze, do których albo nie chcielibyśmy mieć dostępu, albo staramy się je blokować. Co to powoduje? No jeżeli przez jakiś czas od dzieciństwa, czy też w jakimś tam momencie swojego życia podejmiemy decyzję, że my te emocje blokujemy, no to tylko tyle oznacza, że my przestajemy je czuć, to znaczy nie umiemy ich u siebie rozpoznać. Natomiast one nie znikają, dlatego że emocje to jest część naszego reagowania na sytuację, która dzieje się w naszym ciele i czy tego chcemy, czy nie chcemy, te emocje są. Jeśli pozwolimy sobie na to, żeby je przeżywać, no to mamy kontakt z tymi emocjami, który daje nam też informację o tym, gdzie jesteśmy w danym momencie, z tym jak się czujemy i jakie to może mieć przełożenie na nasze kontakty z ludźmi, czyli też na nasz sposób komunikowania się z nimi. Czy mamy w sobie gotowość, czy być może to nie jest odpowiedni moment, bo trzeba się teraz właśnie zająć czymś, co przeżywamy. I temu się przyjrzeć, nad tym się pochylić, natomiast inne sprawy ważne, na które ta emocja, którą akurat w tym momencie przeżywamy, może mieć jakiś istotny wpływ, po prostu odłożyć na chwilę, bo rezultat może nie być zadowalający i tak trzeba będzie do tej sprawy wrócić albo jeszcze czasami naprawiać jakieś szkody. No bo co się dzieje na przykład, jeśli nie mamy kontaktu ze swoją złością? Jeśli nie mamy kontaktu ze złością, to ta złość się w nas kumuluje. I ona w pewnym momencie, ponieważ to jest silna, bardzo energetyczna emocja, ona musi znaleźć jakieś ujście. Co oznacza, że zbiera się w nas, zbiera i w którymś momencie nieadekwatnie często do sytuacji bądź przypadkowa osoba dostaje od nas tą złością, bo my już nie jesteśmy w stanie jej dłużej utrzymać. I coś, co mogłoby być drobną wymianą zdań, może zamienić się w jakiś poważny konflikt. Taki przykład, który przychodzi mi do głowy, to jest taka anegdota z jednej z książek o komunikacji, które czytałam przygotowując się do dzisiejszego spotkania. Żona stoi w korku i dzwoni do niej mąż, ona jest już mocno spóźniona do domu, jest poddenerwowana, bo dłużej wszystko trwało w pracy niż miało trwać, więc ma w sobie tę złość, ona nie do końca ją czuje, no ale ją ma w sobie. Dzwoni mąż i mówi, że przygotował dzieciom obiad, że zajął się, że one odrabiają lekcje, no i że w sumie czekają na nią, żeby się nie niepokoiła. No ale ona w związku z tym, że tę złość w sobie ma, to zamiast ucieszyć się, że wszystko gra w domu i że tak naprawdę wszystko jest zaopiekowane i ona może w tym korku spokojnie stać i się nie stresować, bo wróci do domu i tam wszystko jest na swoim miejscu w porządku, ona po prostu się odgryza temu mężowi i mówi mu coś nieprzyjemnego ze względu na to właśnie, że nie jest w stanie poradzić sobie już z tą emocją, z którą gdzieś tam się zmaga wewnątrz. Więc zamiast poczuć radość albo wdzięczność za to, że wszystko jest w porządku i partner się zajął tymi sprawami, za które ona w jakimś stopniu czuje się odpowiedzialna, no częstuje go właśnie tą swoją złością. To jest taki przykład odcinania się od emocji i czemu to, do czego to może doprowadzić i dlaczego nam to nie służy. Z kolei dlaczego służy nam kontakt z emocjami? Dlatego, że jeśli mamy kontakt z nimi, potrafimy je rozpoznać i też zdajemy sobie sprawę z ich natężenia, no to możemy adekwatnie reagować i działamy w sposób optymalny, to znaczy ani się nie przeciążamy, ani nie dajemy też sobą na przykład manipulować, nie ulegamy szantażom, ani żadnym naciskom, bo mając świadomość tego, co się z nami dzieje, wiemy, w którym momencie powiedzieć stop, albo wiemy, w którym momencie jest nam niekomfortowo i próbujemy coś z tą sytuacją zrobić, ale adekwatnie jakby do poziomu odczuwanego dyskomfortu. Dzięki temu, że mamy kontakt ze swoimi emocjami i te emocje czujemy i rozumiemy, potrafimy też wczuć się w emocjonalną sytuację drugiej osoby, czyli pozwala nam to na rozwijanie empatii i taką uważną obserwację tego, co się dzieje w kontakcie z nami i z drugą osobą, jeśli w ten kontakt wchodzimy. To z kolei pozwala nam na lepszą komunikację oraz na budowanie takich bardziej wartościowych relacji z ludźmi i bardziej satysfakcjonujących relacji z ludźmi, nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym właściwie w każdej sferze życia. Także zachęcam Państwa do kontaktowania się ze swoimi emocjami. Co jest do tego potrzebne? Tak naprawdę i wiele, i niewiele.
bo mamy kłopot z tym, że żyjemy w świecie, który wymusza na nas nieustanny bieg. Jesteśmy w nieustannym pośpiechu, w jakimś ciągłym niedoczasie. Ciągle przybywa nam różnych obowiązków, albo sami sobie te obowiązki wymyślamy i jakieś powinności, którym chcemy ulegać, co nie zostawia zbyt wiele przestrzeni na to, żeby móc się zatrzymać na chwilę, usiąść i właśnie przez 30 sekund, tak jak zrobiliśmy to dzisiaj podczas tego spotkania, poczuć, jak się czuję i jak się w związku z tym mam i co mogę z tym zrobić. I jaki to może mieć wpływ na moje kontakty z innymi ludźmi? Warto się temu przyglądać, bo to daje naprawdę długoterminowo duże korzyści. Na początku może być trudne, ale im dłużej i więcej praktykujemy takich zatrzymań i skontaktowania się ze sobą i ze swoimi emocjami, tym więcej jesteśmy w stanie poczuć i tym lepiej będziemy funkcjonować. No to przejdźmy sobie do kolejnego tematu, który jest ważny. To jest temat niezaspokojonych potrzeb. Będę mówiła o potrzebach, które opisał Marshall Rosenberg w swojej teorii porozumienia bez przemocy. A więc nie będę zajmowała się piramidą potrzeb Maslowa, gdzie te potrzeby są hierarchiczne, czyli najpierw musimy zaspokajać te podstawowe, po to, żeby móc realizować te potrzeby wyższego rzędu. No, ta teoria sobie funkcjonuje, natomiast Marshall Rosenberg, który zajmował się właśnie komunikacją jako taką i przez wiele lat obserwował różne konflikty oraz w ogóle różne sytuacje komunikacyjne, doszedł do wniosku w toku swoich obserwacji i badań, że tak naprawdę w naszym życiu mamy 7 obszarów potrzeb i te obszary są równie ważne, czyli powinniśmy się im przyglądać i dbać o nie, nie w sposób hierarchiczny, tylko po prostu mieć świadomość, że je mamy i starać się o nie dbać w miarę równomierny, zrównoważony sposób. Jakie to są potrzeby? Mamy 7 grup potrzeb. Zacznę od autonomii i w obszarze autonomii mamy na przykład potrzebę swobodnego wyboru marzeń albo celów, wartości, sposobu realizowania tych marzeń, sposobu osiągania celów, sposobów bycia wiernym swoim wartościom. I tak przygotowując się do dzisiejszego spotkania, pomyślałam sobie, że będąc nauczycielem, my mamy tutaj duże niedobory, jeśli chodzi o realizację tych potrzeb w zakresie autonomii, ponieważ szczególnie pracując w systemie edukacji publicznej mamy dużo powodów do frustracji, bo doświadczamy wielu ograniczeń, doświadczamy wielu przepisów na to, w jaki sposób mamy realizować swoją misję bycia nauczycielem, swoje pomysły na to, jak chcielibyśmy ten proces edukacji, nauczania przeprowadzać, jak chcielibyśmy siebie realizować jako edukatora, jako nauczyciela, i to może być źródłem dużej frustracji. I myślę, że to jest taki obszar, któremu warto się przyglądać i próbować działać na tyle, na ile mamy swobody w tym, żeby jakoś siebie realizować i czuć, że pomimo tych różnych ograniczeń, które będą powodowały frustrację, potrafimy sobie wygospodarować taką przestrzeń, w której poczujemy, że tą potrzebę autonomii jesteśmy w stanie zrealizować. Kolejny obszar to jest grupa potrzeb, która nazywa się świętowanie, ale tutaj mamy jakby takie dwie ważne podgrupy, a więc będzie to taka podgrupa potrzeb związanych z rozwojem, ubogacania swojego życia, cieszenia się, czucia wdzięczności, ale również będzie tutaj wchodziło opłakiwanie strat. Posiadanie świadomości, czy też bycie świadomym tego, że w naszym życiu doświadczamy różnych strat. I nie mam tutaj na myśli tylko żałoby, bo stratą może być również niemożność zrealizowania jakiegoś marzenia albo opłakiwanie jakichś wydarzeń, które z naszego punktu widzenia są smutne i spowodowały w naszym życiu jakiś brak, jakiś niedobór. I jeśli się tym nie opiekujemy, jeśli
zostawiamy to, bo jest nam trudno, bo przeżywanie smutku i żałoby to jest właśnie ten obszar emocjonalny, który jest mało przyjemny, no to powstaje pewien niedobór, powstaje niezaspokojona potrzeba i ona będzie w jakiś sposób nam rzutowała na porozumiewanie się z ludźmi. Kolejna grupa potrzeb to jest potrzeba integralności i tutaj mamy też takie potrzeby, które są związane z komunikacją, bo w obszarze integralności mamy potrzebę bycia autentycznym, mamy potrzebę twórczości, mamy potrzebę poczucia sensu oraz własnej wartości. I myślę sobie, że znowu tutaj mamy w obszarze pracy nauczyciela czy też psychologa duże pole minowe, bo poziom oczekiwań wobec nas jest wysoki, ta poprzeczka jest coraz wyższa, a za tym poziomem oczekiwań idzie też bardzo dużo krytycznych ocen i takich komentarzy, które mogą być bardzo krzywdzące. Myślę, że nie ma równowagi między pozytywną informacją zwrotną i taką, w której ta krytyka się zawiera. Więc też jest to taki obszar, gdzie zachęcałabym o to, żeby dbać o siebie i próbować znajdować sobie takie sposoby na zaopiekowanie tych potrzeb, które pozwolą czuć się dobrze w obszarze integralności. Kolejna grupa potrzeb to wzajemna zależność i tu wchodzą wszelkie potrzeby związane z relacjami, a więc akceptacja, uznanie, bliskość, poczucie wspólnoty, poczucie znaczenia albo bycia branym pod uwagę w różnych sytuacjach społecznych, empatia, bezpieczeństwo uczuciowe, miłość, szacunek, wsparcie i wiele, wiele innych, bo ta grupa jest bardzo pojemna. Kolejna grupa to troska o ciało i siły fizyczne i tutaj też zachęcam do tego, żeby dbać o ten obszar. A po wczorajszych moich zajęciach w szkole językowej z dziećmi ogarnęła mnie taka smutna konstatacja, ponieważ uczyłam się wczoraj z moimi 9 i 10-latkami o różnych formach spędzania wolnego czasu i uczyliśmy się opowiadać o tym, jak my ten wolny czas spędzamy. No i okazało się, że większość moich 9 i 10-latków powiedziała mi, że one nie mają wolnego czasu. I bardzo mnie to zasmuciło, bo to oznacza, że ten taki powinnościowy i niewolniczy tryb życia, który obserwuję u dorosłych, powoli zaczyna się przenosić na coraz młodszych członków społeczności. I to nie wróży nic dobrego, dlatego że odpoczynek, regeneracja i dbanie o to, żebyśmy byli zaopiekowani, jeśli chodzi o siły fizyczne, jest bardzo ważnym elementem dobrego funkcjonowania, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Więc warto to brać pod uwagę i takie rzeczy, takie prozaiczne rzeczy, jak ruch i ćwiczenia, mówi się o tym ciągle oczywiście, natomiast myślę, że dopóki się tego nie doświadczy na sobie, że taki spacer codziennie, który sobie gdzieś tam spróbujemy wepchnąć pomiędzy różne obowiązki zawodowe i spędzimy 20 minut albo pół godziny na świeżym powietrzu, naprawdę potrafi czynić cuda i przewietrzyć głowę i spowodować, że znajdujemy jakieś zapasy energii na to, żeby zmierzyć się z kolejną porcją wyzwań, która przed nami. I pozwala nam też na to, żeby być bardziej życzliwym, cierpliwym i uważnym w kontakcie z ludźmi, czyli wpływa też na naszą komunikację. Kolejna grupa potrzeb to potrzeba zabawy. W przypadku dorosłych często bywa bardzo zaniedbywana, ponieważ tam mieszczą się takie rzeczy jak szczery, nieskrępowany śmiech, nieskrępowana zabawa, umiejętność cieszenia się jakimiś drobiazgami. Myślę, że każdy z nas dorosłych doświadczył takich trudnych emocji, na przykład obserwując nastolatki, które potrafią się śmiać z niczego i cieszyć z niczego, i nas to czasem denerwuje. No ale to zdenerwowanie może wynikać z tego, że my im zwyczajnie zazdrościmy, bo my gdzieś tą taką radość nieskrępowaną gubimy po drodze w życiu dorosłym, pośród wszystkich obowiązków, które i powinności, które nami rządzą.
I warto tutaj też się zaopiekować sobą i spróbować znaleźć trochę czasu na zabawę i na śmiech. I ostatnia grupa potrzeb to jest wspólnota duchowa, czyli wszelkiego rodzaju potrzeby, które są związane z takim duchowym rozwojem, czyli potrzeba piękna, harmonii, natchnienia, ale też ładu i porządku oraz pokoju. I teraz chciałabym Państwa znowu zachęcić do 30-sekundowej refleksji po tej mojej opowieści o potrzebach, które z tych grup potrzeb u Państwa wymagają tak od razu uwagi, bo są niezaopiekowane, a teraz mamy już świadomość tego, że jeśli są niezaopiekowane, to będą wpływały na to, jak będziemy się kontaktować i porozumiewać z innymi ludźmi. A ja w międzyczasie przejdę dalej, dlatego że w obszarze potrzeb mamy jeszcze coś, o czym Marshall Rosenberg mówi, że mamy w sobie dwa zwierzątka komunikacyjne. A więc możemy się porozumiewać albo językiem żyrafy, albo językiem szakala. Dlaczego żyrafa i dlaczego szakal? No, żyrafa dlatego, że jest dużym zwierzęciem, ma długą szyję, w związku z tym na tej długiej szyi ma głowę, ale dzięki temu, że jest właśnie tak wysoko, to ma szeroką perspektywę, jest bardzo łagodna, ma ogromne serce, chyba największe ze wszystkich ssaków, a więc ma być w komunikacji takim symbolem mostów, budowania mostów. Z tego względu, że żyrafa będzie posługiwała się językiem łagodnym, zachęcającym do komunikacji, będzie nieoceniająca, będzie empatyczna i będzie uważna na komunikację z drugim człowiekiem. Natomiast szakal, no, nie kojarzy nam się z sympatycznym zwierzątkiem, jest raczej blisko ziemi, ma wąską perspektywę. Skrada się, często jest skulony. Jest symbolem takiej komunikacji, która zawiera w sobie rywalizację, ocenianie, etykietowanie, krytykę. I dobra wiadomość jest taka, że oba te zwierzątka w sobie mamy i mamy wpływ na to, które z nich w komunikacji będzie dominować. A czy będzie dominować żyrafa czy szakal, to zależy od tego, na ile nasze potrzeby, te, które przed chwilą omówiłam, są zaopiekowane. Bo jeśli nie są zaopiekowane, no to ten szakal będzie z nas wyłaził, bo mamy frustrację. A jak mamy frustrację i jest nam źle w życiu, no to nie będziemy mili dla innych osób, tylko będziemy się starali im też trochę, mówiąc kolokwialnie, dowalić w tej komunikacji. Żeby Państwu pokazać, jaka jest różnica między językiem żyrafy i językiem szakala, no to pozwoliłam sobie tu umieścić kilka przykładów przekazywania tej samej treści w różnej formie. Żyrafa powie: chciałabym, żebyś zabrał swoje kapcie z kuchni. Natomiast szakal powie: znów zostawiłeś kapcie w kuchni. Żyrafa powie: boję się, że się spóźnimy, dlatego ubierzmy się szybko, bo musimy już wychodzić. A szakal powie: pośpiesz się, dlaczego zawsze musisz się guzdrać? Żyrafa powie: w piłkę gramy na dworze, w domu coś może się stłuc. A szakal powie: przestań natychmiast. Także widzą Państwo zasadniczą różnicę. Żyrafa nazywa rzeczy, mówi o tym, na czym jej zależy, i tłumaczy. Natomiast szakal będzie wydawał polecenia, będzie nakazowy albo krytyczny. I tyle w temacie potrzeb. Przejdźmy teraz do tego, jakie może nam figle płatać nasza głowa. A więc chciałabym Państwu opowiedzieć troszkę o tak zwanej oszczędności poznawczej, która również może być barierą komunikacyjną. Cóż to jest ta oszczędność poznawcza? No,
Biorąc pod uwagę to, że nasz mózg poza tym, kiedy śpimy, to pracuje naprawdę na pełnych obrotach i cały czas przetwarza jakieś informacje i wszystkie bodźce albo większość bodźców, które docierają z naszego otoczenia do nas oraz też z wnętrza naszego do głowy, no to musi sobie opracowywać jakieś strategie, bo te wszystkie procesy przetwarzania informacji są bardzo energetyczne, a nasz mózg jest leniwy, on nie chce się za bardzo wysilać, w związku z czym wymyśla sobie różne takie drogi na skróty, buduje różne schematy i później nam je w takich sytuacjach, kiedy my musimy na coś zareagować albo coś zinterpretować, podsuwa nam takie gotowe skrypty interpretacji różnych sytuacji. No ale to może nas czasem sprowadzić na manowce, ponieważ jak mamy taki skrypt podsunięty, bo albo kiedyś wydarzyła się podobna sytuacja, albo obserwowaliśmy taką sytuację i jakoś sobie zapamiętaliśmy, że tak można się zachować, a nie inaczej. Możemy pominąć różne ważne informacje. Może się też zdarzyć, że nietrafnie ocenimy to, co się dzieje. Czy to będzie sytuacja, czy to będzie osoba. No i możemy w zniekształcony sposób zinterpretować to, co do nas dociera. I co wchodzi w obszar oszczędności poznawczej, czyli te pułapki myślowe? Wchodzą w ten obszar przekonania, myśli automatyczne oraz zniekształcenia poznawcze. I zajmijmy się na początek przekonaniami, no bo przekonania to jest coś takiego, co mamy wszyscy. One się kształtują w dzieciństwie i to jest taki zestaw prostych stwierdzeń o tym, jacy my jesteśmy, albo kim jesteśmy, jacy są inni ludzie, jaki jest świat. Czyli to są takie proste określenia, które mają opisywać nas, innych ludzi i świat. Bardzo często nie mamy takiej świadomości, że takie treści mamy w głowie, ale one z nami są, bo zostały nam w jakiś sposób przekazane w procesie rozwoju, w okresie dzieciństwa. I one się tam gdzieś w tej naszej psychice zakorzeniły i funkcjonują sobie. No i problem z nimi jest taki, że jak się pojawia jakaś sytuacja, to one się automatycznie pojawiają w naszej głowie, wywołują u nas emocje oraz automatyczne myśli, czyli pozwalają nam na szybką i w miarę energooszczędną interpretację tego, co się dzieje, ale w konsekwencji też reakcję na to, co się będzie działo. I tu od razu chciałam zaznaczyć, że przekonania niekoniecznie muszą być negatywne. To jest cały zestaw naszej wiedzy o świecie podzielony na takie proste stwierdzenia i one są zarówno pozytywne, jak i negatywne, czyli mogą nas wspierać, ale mogą nam szkodzić. No i mnie tutaj bardziej chodzi o te, które mogą nam szkodzić, żebyśmy się im przyglądali i mieli świadomość, że one są. I te przekonania będą źródłem myśli automatycznych, które będą się pojawiały w reakcji na sytuację, czyli taki pierwszy impuls, który nam przyjdzie do głowy w momencie, kiedy coś się dzieje. I no, albo się na tym złapiemy, że taka myśl przyszła nam do głowy, albo będziemy podążać za tą myślą, czyli uwikłamy się w taką reakcję. Pojawia się sytuacja, nam do głowy przychodzi jakaś myśl, za tą myślą idzie emocja, a ta emocja wywołuje w nas jakieś zachowanie. No i teraz patrząc na te etapy rozwoju sytuacji, jeśli nie mamy świadomości tego, co to była za myśl, jeśli nie mamy dostępu do swoich emocji, to mamy mały wpływ na to, jak się zachowamy. Czyli ta nasza reakcja może również mieć w pewien sposób automatyczny charakter i może wywołać różne skutki. Dodatkowo mamy jeszcze zestaw różnych takich schemacików, które noszą nazwę zniekształceń poznawczych. Ja tutaj wybrałam sobie cztery, bo jest ich dużo więcej. Natomiast chciałam Państwu tylko pokazać jakby mechanizm ich powstawania i jak one nam pomagają, czy też przeszkadzają, raczej przeszkadzają, bo są niekorzystne dla nas. Natomiast jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to książkach, które pokażę pod koniec bibliografii, te zniekształcenia poznawcze są opisane. Zresztą jest dużo publikacji w internecie, gdzie one są opisane. Jak ktoś będzie zainteresowany, to proszę sobie zajrzeć.
Zniekształcenia poznawcze to nic innego jak takie nasze tendencje w myśleniu, czyli taki sposób znowu interpretowania tego, co się dzieje w jakiejś schematycznej formie. Powstają na bazie naszych doświadczeń życiowych, tego, co obserwowaliśmy u ważnych dorosłych wokół nas. Warto o tym pamiętać, bo wśród tych ważnych dorosłych jesteśmy też my, nauczyciele. My też modelujemy zachowania naszych uczniów, szczególnie tych młodszych. No i zniekształcenia poznawcze, ponieważ one zniekształcają nasz odbiór rzeczywistości i zniekształcają proces komunikacji, są dla nas raczej szkodliwe. Wybrałam kilka, które mogą być szczególnie szkodliwe w komunikacji. Jednym z nich jest myślenie w kategoriach wszystko albo nic, czyli takie myślenie, że świat jest biało-czarny, że nic pomiędzy nie mamy. Tu akurat mam przykład myślenia o sobie w takich kategoriach. Proszę sobie wyobrazić, że postanowiłam pójść na dietę. Byłam na tej diecie 2 tygodnie, trzymałam się jej zgodnie reguł tej diety, no ale pojawiła się okazja, żeby pójść na spotkanie towarzyskie z przyjaciółmi. No i poszliśmy do pizzerii. No i wszyscy jedli pizzę, więc ja tą pizzę też zjadłam, a w mojej diecie jej nie ma. I teraz, jeżeli mam takie zniekształcenie poznawcze, jak myślenie w kategoriach wszystko albo nic, to ja sobie pomyślę sobie tak. Jestem beznadziejna, skoro nie potrafiłam odmówić sobie pizzy. Nie biorę pod uwagę w ogóle tego, że to jest jakieś jednostkowe wydarzenie i że byłam 2 tygodnie na diecie i do tej diety od jutra mogę wrócić, więc jakby to jedno wydarzenie w jakiś sposób przeze mnie świadomie podjęte, czy też zauczestniczyłam w nim, bo chciałam się spotkać ze znajomymi, miło spędzić czas, a nie chciałam się też tłumaczyć z tego, że jestem na diecie, no ono nie przekreśla w ogóle tego, że ja na tej diecie mogę dalej być. Ale ponieważ mam taki schemat myślenia, no to tak sobie będę myśleć. W komunikacji takim przykładem myślenia w kategoriach wszystko albo nic może być to, że jeżeli na przykład się z kimś pokłócę, to znaczy, że to jest koniec mojej przyjaźni. No bo albo się kłócimy, albo się przyjaźnimy. Czyli nie może być tak, że możemy mieć różnicę zdań, po której następuje przerwa w komunikacji, ale to nie oznacza przerwy w relacji. Jeśli będę takie zniekształcenie miała, to mogę dążyć do tego, że tak będę postrzegała te relacje i będzie mi trudno wrócić do tego stanu sprzed kłótni. Czytanie w myślach, no to jest jedno z moich ulubionych. Wszyscy to mamy, my w mniejszym lub większym stopniu. Czyli my wiemy lepiej, co o nas myślą inni i mamy na to swoje pomysły i często wcale tego nie weryfikujemy. Jak wejdę spóźniona na spotkanie, to wszyscy pomyślą, że nie szanuję ich czasu. I jeśli ulegam takiemu zniekształceniu, to nie będę pytała innych ludzi, słuchaj, co ty myślisz o tym, że się spóźniłam? Jak odebrałaś, czy odebrałaś tę sytuację? Może akurat niekoniecznie, jeśli chodzi o spóźnienie. Tylko po prostu ja będę miała swoją receptę na to, co inni myślą. I to mi będzie bardzo przeszkadzało, bo zamyka mnie to na inne interpretacje, na inne pomysły, na to, co inni mogą myśleć o sytuacji, o tym, o czym rozmawiamy. To będzie blokada, zdecydowanie. Kolejna blokada w komunikacji to jest nadużywanie imperatywów, zarówno w stosunku do siebie, muszę, powinnam, powinienem, należy, jak i w stosunku do innych, bo jeśli jesteśmy powinnościowi w stosunku do siebie, no to, drodzy Państwo, będziemy również tacy w stosunku do innych, bo to jest po prostu taki tryb działania. No i to będzie wchodzenie bardziej w bycie szakalem w komunikacji, a nie żyrafą. A tutaj przykłady. Powinnam się bardziej postarać albo powinieneś się bardziej postarać, cokolwiek to znaczy. Jak zapraszam gości do domu, to musi być błysk. No pytanie, czy zapraszam gości do domu po to, żeby mi sprawdzali porządki, czy po to, żeby było przyjemniej, żebyśmy miło spędzili czas. Oraz etykietowanie. I znowu to będzie bardziej język szakala. Czyli będziemy szukali etykietek na to, jacy my jesteśmy i to nam może przeszkadzać w tym, żeby się dobrze skomunikować, bo mam jakieś wyobrażenie o sobie i ono nas może blokować na komunikowanie się, albo mamy wyobrażenie o tym, jacy są inni. I też będzie nas to blokowało w komunikacji. Na przykład, jeżeli ktoś
podczas rozmowy ze mną, nieustannie patrzy na zegarek. I ja mam takie tendencje do zniekształcania interpretacji danej sytuacji, jak etykietowanie, to pomyślę sobie o tym, że on nie ma szacunku dla mnie, że on mnie nie szanuje, bo nie jest zainteresowany tym, o czym z nim rozmawiam, tylko patrzy na zegarek. Nie przyjdzie mi do głowy to, że na przykład może patrzeć na zegarek, bo o tej porze ktoś z jego rodziny, ktoś, kto jest dla niego ważny, na przykład ma jakiś poważny zabieg operacyjny, albo zdaje jakiś egzamin, albo dzieje się w jego życiu coś takiego, co jest związane z tą porą dnia, mimo że chce być tutaj ze mną i próbuje, no to gdzieś te myśli jego biegną również w kierunku tego innego wydarzenia. A pewnie jeszcze można by się zastanowić nad innymi interpretacjami tego, dlaczego ktoś patrzy na zegarek. Może się gdzieś śpieszy. Może ma umówione jakieś inne ważne spotkanie. I jeśli będę mieć takie zniekształcenie poznawcze, nie dopuszczę innej interpretacji. Będę się trzymać tego, że mnie nie szanuje. No i powiedzieliśmy sobie o tych różnych trikach, które płata nasz mózg. Mając tego świadomość, można próbować temu zaradzić. Skąd ten waran? Zaczerpnęłam tę metaforę z podcastu psychologicznego, którego kiedyś słuchałam, ponieważ warany to są takie jaszczury, które zanim skonsumują ofiarę, którą chcą skonsumować, to jej nie zabijają tak od razu, tylko wpuszczają jej jad. I ten jad powoli zabija tę ofiarę i ona następnie zostaje skonsumowana. Te przekonania, myśli automatyczne, zniekształcenia poznawcze mogą być właśnie takim jadem, który będzie nas zatruwać. I jeśli nie będziemy się temu przyglądać, nie będziemy mieć świadomości tego, że mamy takie pewne schematy i mechanizmy działania, no to będzie nam trudno porozumiewać się z innymi ludźmi, bo to nam po prostu będzie przeszkadzało. Natomiast to się wszystko da mniej lub bardziej oswoić, czyli z warana zrobić jakąś sympatyczną małą jaszczurkę. Jak możemy to zrobić? No przede wszystkim zaakceptować fakt, że wszyscy to mamy. Więc to nie jest tak, że część populacji cierpi na taką przypadłość, a reszta ma lepiej. Mamy tak wszyscy i wszyscy jakoś musimy sobie z tym lepiej lub gorzej radzić. Warto mieć świadomość tego, na co zwróciłam uwagę, że te wszystkie mechanizmy mają wpływ na komunikację, mogą nam ją utrudniać bądź wręcz blokować. Co jest potrzebne? Podobnie jak w przypadku emocji. W momencie, kiedy pojawia nam się w głowie jakaś myśl, to trzeba się zatrzymać i zastanowić się nad tym, co to jest za myśl, co ja teraz czuję i czy rzeczywiście to jest jedyna interpretacja tej sytuacji. Bo jeśli się zatrzymam, złapię się na tej myśli i złapię się na tym, jak się w tym momencie czuję, to może uda mi się poszerzyć pole alternatywnych reakcji albo alternatywnych myśli, interpretacji danej sytuacji. Czyli stanę się bardziej żyrafą. Uda mi się spojrzeć z góry, z lotu ptaka na to, co się dzieje i być może podążyć w zupełnie innym kierunku niż ten, który automatem gdzieś mi się tam pojawił. I do tego potrzebne jest też zaciekawienie i sytuacją, i drugim człowiekiem oraz otwartość na ten kontakt, który mamy z innymi ludźmi w komunikacji. No a tutaj znowu wracam do tematu potrzeb, że otwartość i zaciekawienie to możemy mieć wtedy, kiedy nie jesteśmy zbyt sfrustrowani tym, że dużo rzeczy w naszym życiu nie działa tak, jak powinno. Chciałam jeszcze powiedzieć troszkę o intencji, o interpretacji w komunikacji, dlatego że wracając jakby do początku, mówiłam o tym, że na intencje mamy wpływ, natomiast na interpretację nie bardzo. Uwielbiam ten obrazek, który jest taką absolutnie doskonałą ilustracją różnicy między intencją a interpretacją. Wilk rozmawia z owcą i mówi do niej, co powiesz na wspólną kolację? Ona odpowiada, uroczy pomysł. Intencja wilka, a interpretacja owcy to są dwa światy. I to pokazuje, jak bardzo możemy się nie móc porozumieć ze względu na to, że my mamy swoje intencje, natomiast druga strona ma swoje interpretacje i jeśli o tym nie porozmawiamy, nie zadamy sobie pytań, nie spróbujemy dojść do tego, jak my się nawzajem rozumiemy, to będzie nam się trudno porozumieć. Co może wpływać na interpretację intencji?
posiadane informacje, wiedza, nasz system wartości, nasze przekonania, czyli to, co budujemy, znaczy całą naszą wiedzę o sobie, o życiu, o świecie i o innych ludziach, nasze doświadczenia, na przykład wynikające z podobnych sytuacji, nasz nastrój, nasz stosunek do rozmówcy, nasza wiedza o tym rozmówcy, ochota i potrzeba skomunikowania się, czy ona jest nasza wewnętrzna, czy jest w jakiś sposób narzucona przez jakieś czynniki zewnętrzne, jakoś musimy się skomunikować. No i wiele, wiele innych rzeczy. Natomiast jak widać, lista jest dosyć obszerna i warto to brać pod uwagę i pamiętać o tym w komunikacji. No to teraz przyszedł moment na to, żebyśmy się przyjrzeli przez kilka minut temu, co możemy zrobić, żeby tę naszą komunikację zaopiekować, żebyśmy mieli satysfakcję z kontaktów z ludźmi i żeby ludzie mieli satysfakcję z kontaktów z nami oraz żebyśmy byli się w stanie porozumieć. Mamy różnych sprzymierzeńców komunikacji. Pierwszym jest słuchanie. I przez słuchanie mam na myśli takie autentyczne zainteresowanie rozmówcą, czy też rozmówcami, czyli bycie w tym kontakcie. Taki przykład, który przychodzi mi do głowy, to jest coś, co się często zdarza zabieganym rodzicom. Myślę, że każdemu z nas na przestrzeni życia, jeśli posiadają Państwo dzieci, takie sytuacje się zdarzyły, że siedzimy w jednym pomieszczeniu, dziecko coś nam opowiada, coś ważnego, natomiast my próbujemy być z nim w tej rozmowie, ale jednocześnie mamy w głowie, co ja mam zrobić na jutro na obiad, czy powinnam zrobić zakupy, chyba muszę wyjąć pranie z pralki, mam jeszcze jakieś kartkówki do sprawdzenia i wiele, wiele innych rzeczy, które gdzieś tam się dzieją w głowie naszej. I w którymś momencie słyszymy od dziecka, ale ty mnie nie słuchasz. I to jest taka zdrowa, adekwatna obserwacja tego, co się dzieje, bo my niby jesteśmy w tej rozmowie, ale rzeczywiście słuchamy, ale nie słyszymy. I to nie chodzi o takie słuchanie. Chodzi o to, żeby słuchać i spróbować zatrzymać te inne rzeczy, które gdzieś tam nam się w głowie próbują rozgrywać. Ważny jest kontakt wzrokowy. Część osób ma z tym kłopot. Natomiast no, jest to ważny element w komunikacji, dlatego że kontakt wzrokowy też pokazuje zainteresowanie drugim człowiekiem. I nawiązanie kontaktu zachęca do podtrzymywania tego kontaktu. Czasami warto jest też odszyfrować potrzeby, wracając do tych potrzeb, o których rozmawialiśmy. Czasami za komunikatami, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży, kryją się jakieś niezaopiekowane potrzeby. I jeśli mamy tego świadomość, to możemy spróbować jakoś podrążyć i się tego dowiedzieć. Zawsze warto upewnić się, że dobrze zrozumieliśmy. Wracam do obrazka z wilkiem i owcą. Co my mamy na myśli poprzez wspólną kolację? Warto parafrazować rzeczy, które słyszymy, bo to po pierwsze potwierdza, że jesteśmy w kontakcie z naszym rozmówcą i że podążamy za tym, co do nas mówi. A po drugie, nam daje taką przestrzeń do tego, żeby upewnić się, że dobrze zrozumieliśmy. Zadawanie pytań jest też takim kolejnym elementem podtrzymywania dobrej komunikacji i przy okazji rozwiewania wątpliwości w kwestii porozumiewania się. Rozwijajmy empatię. Jeśli jesteśmy w kontakcie ze swoimi emocjami, będzie nam łatwiej zrozumieć emocje drugiej osoby i też ten kontakt z nią będzie łatwiejszy. No, zachęcam też do uśmiechania się. Oczywiście nie w każdej sytuacji, bo są takie sytuacje, w których uśmiechanie się byłoby nieadekwatne. Natomiast generalnie w większości sytuacji komunikacyjnych uśmiech, ale szczery i autentyczny uśmiech, również pozwala na łatwiejsze porozumienie się, nawiązanie dialogu. No i największy poziom wyzwania, myślę, w przypadku osób, które pracują w zawodzie nauczyciela, jestem też winna. Chociaż to jest coś, nad czym można pracować i to się da rozwinąć. To jest cierpliwe słuchanie, czyli tak zwane słuchanie zachęcające, bez przerywania. Czyli dajemy przestrzeń drugiej osobie na to, żeby ona powiedziała wszystko to, co ma do powiedzenia i nie próbujemy na to natychmiast reagować, tylko cierpliwie czekamy. Bo czasami okazuje się, że to wystarczy, że ta druga strona potrzebuje tylko się wygadać. I ona nie oczekuje ani żadnej reakcji, ani wchodzenia w interakcję, potrzebuje słuchacza. Ale dla nas, nauczycieli, to jest bardzo trudne, bo my dużo zajmujemy się mówieniem.
w związku z czym nam jest trudno wytrzymać w słuchaniu. Warto to pielęgnować. Co jeszcze jest istotne w komunikacji? No, posługiwanie się językiem żyrafy, czyli zwrotami, które budują komunikację i relacje. Żyrafa będzie używała takich słów jak dziękuję, proszę, podoba mi się, cieszę się, dasz radę, kocham cię, wierzę w ciebie, jestem dumna z ciebie, wybaczam, przepraszam. Nie będzie tutaj oceniania, krytykowania, nakazów, rozkazów, etykietowania, nazywania, czy też tak, nazywania, krytykowania osoby, a nie mówienia o sytuacji. No i ważna sprawa to jest minimalizowanie negatywnych postaw, czyli pamiętajmy o tym szakalu, bo go mamy wszyscy, tylko on może być taki mały i oswojony pod kontrolą. I pamiętajmy o tych trikach, które nam głowa nasza czasami płata. Obserwujmy sytuację, bądźmy w tej sytuacji, bądźmy uważni na to, co się dzieje w komunikacji. Unikajmy krytykowania, osądzania, upominania. Zawsze warto, zanim coś powiemy takiego, co ma w sobie element oceniania. Myślę, że w języku polskim w ogóle mamy z tym dużą trudność, bo dużo jest takich zwrotów, gdzie łatwiej nam jest skrytykować albo nazwać rzeczy. Łatwiej nam w ogóle mówić o wadach i o negatywnych rzeczach niż o pozytywach. To jest trochę tak kulturowo uwarunkowane, ale to też nad tym można pracować, to jest do zmiany. Uprzejmość przydaje się w komunikacji, życzliwość, otwartość na drugiego człowieka oraz zaufanie, czyli takie założenie, że zaufanie, że ta druga osoba przychodzi do nas z dobrymi intencjami, że to, z czym przychodzi, nie ma na celu zaszkodzenia nam albo zrobienia nam jakiejś przykrości, bo wtedy łatwiej nam będzie koncentrować się na tym, co będzie potwierdzało nasze nastawienie, niż szukać rzeczy, które będą potwierdzały nasze negatywne nastawienie do rozmówcy. I bardzo ważna sprawa, każdy z nas ma prawo do własnych decyzji, w komunikacji również, w związku z czym nie zawsze będzie tak, że będziemy się zgadzać, nie zawsze będzie tak, że uda nam się porozumieć. I to też jest ok i trzeba umieć to zaakceptować, że może nie udać nam się spotkać, że możemy zostać każdy przy swoim zdaniu i mamy do tego prawo. Przypominam o emocjach, są ważne, trzeba umieć je zidentyfikować, nazwać je i zaakceptować, wyrażać gniew nie krzywdząc innych oraz nauczyć się reagować na cudzy gniew. W przypadku przeżywania silnych emocji, czasami, jeśli mamy z nimi kontakt, warto po prostu nazwać je i powiedzieć, że jestem teraz w dużych emocjach, nie wiem, przeżywam duży lęk albo przeżywam złość, w związku z czym nie jestem gotowa do rozmowy. I warto tę rozmowę przełożyć na później. No i szacunek. Każdy z nas ma prawo do bycia sobą. Tak jak ja mam prawo do bycia sobą, daję to prawo innej osobie. Mamy prawo do własnych opinii, nawet jeśli się różnimy, nawet jeśli one są nie w zgodzie z moimi wartościami, to niekoniecznie to, co ja uważam i to, co ja sądzę, jest lepsze i ważniejsze od tego, co sądzi druga osoba. No i obie strony mają prawo do przeżywania własnych emocji. Chciałabym zakończyć takim optymistycznym hasłem Gandhiego: bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie. Dlatego, że często widzimy różne niedostatki, niedobory u innych osób, które z naszego punktu widzenia wydają się utrudniać nam nawiązanie dialogu z tą drugą osobą. Natomiast w psychologii pozytywnej mówi się o tym, że każda zmiana w nas powoduje zmianę na zewnątrz, a więc warto zacząć od siebie. Jeżeli my spróbujemy udoskonalić nasze metody komunikowania się z innymi osobami, to mogę Państwu zagwarantować, że ta komunikacja po prostu będzie lepsza. I do tego Państwa zachęcam. Mam nadzieję, że zostają Państwo dzisiaj po naszym spotkaniu z taką wizją, że warto w komunikacji albo po to, żeby mieć dobrą komunikację, zaopiekować się swoimi emocjami i umieć się z nimi spotkać i je nazwać. Warto wiedzieć,
jakie potrzeby mamy niezaopiekowane i że to może budzić w nas jakąś frustrację i jak możemy to zrobić, żeby troszkę się nimi zaopiekować i o nie zatroszczyć, że nasza głowa może nam płatać różne figle i czasami warto, zanim zareagujemy, na chwilę się zatrzymać i zastanowić nad tym, czy rzeczywiście to, co teraz chcę zrobić albo powiedzieć, to jest jedyna interpretacja tego, co się dzieje. Czy jest jeszcze coś, co mogę zrobić? No i przypominam o sprzymierzeńcach komunikacji, a więc słuchaniu, szacunku, byciu w kontakcie z emocjami, otwartości, życzliwości. I tym optymistycznym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejsze spotkanie, zapraszając Państwa na kolejne, które już za tydzień. Tutaj zostawiam na moment bibliografię, natomiast ta bibliografia będzie też ujęta w takim handoucie, który będę przygotowywała na koniec całego cyklu, który wszyscy uczestnicy dostaną. W związku z tym, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał sobie coś więcej poczytać w tym temacie, to będzie można się doszkolić. A za dzisiejsze spotkanie już bardzo dziękuję. Spojrzę sobie jeszcze na czat, bo widzę tu bardzo dużo komentarzy. Mam nadzieję, że był to mile spędzony czas, że troszkę Państwa zainspirowałam i że to, o czym dzisiaj sobie troszkę porozmawialiśmy, pomoże Państwu w tym, żeby rozwijać się w obszarze komunikacji, bo bez komunikacji nie ma relacji, a na relacjach nam zależy, bo jesteśmy istotami społecznymi. Dziękuję bardzo, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.